Panie pośle, w sobotę w Końskich prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił 8 postulatów Prawa i Sprawiedliwości. To jest 800+, to są bezpłatne autostrady, to są bezpłatne leki dla seniorów, to jest program Przyjazne Osiedle, dobry posiłek w szpitalu, polska półka w każdym sklepie, wycieczki dla uczniów, emerytury stażowe. Co rzuca się w oczy, to jest to, że te programy będą kosztowały bardzo dużo pieniędzy. W ostatnim czasie ogłoszono również, jak będzie wyglądał deficyt budżetowy Polski na 2024 rok. To jest niemal 165 miliardów złotych. Mówi się też dużo o tak zwanym ukrytym długu, na przykład w Korei Południowej, czyli zobowiązaniach finansowych Polski wieloletnich, które nie są ujęte bezpośrednio w budżecie. No i tutaj pytanie do pana jako szefa Komisji Finansów Publicznych. Skąd to wszystko zostanie sfinansowane, jeżeli oczywiście Prawo i Sprawiedliwość najbliższe wybory wygra? To zacznę, szanowni państwo, od tego tak zwanego ukrytego długu, który niektórzy to próbują tak przedstawić. To nie jest prawda. Dług jest mierzony różnymi metodami. Z jednej strony niektórzy nazywają metodą europejską, drugą przypisaną do każdego państwa. One się nieco od siebie różnią, nie wchodząc w szczegóły. Zarówno jeden, jak i drugi dług musi być pokazany w perspektywie jednego roku, a więc deficytu budżetowego, bo mówimy, budżet jest uchwalany na rok, a z drugiej strony perspektywy długu wieloletniego i programu długu i jego obsługi z tym związanym. I w każdym państwie to tak samo wygląda i ci, którzy powtarzają, że wygląda to inaczej, po prostu się mylą. Albo specjalnie to mówią, bo próbują przedstawić to w kategoriach jakichś nadzwyczajnych. Zobowiązania są krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe i każdy, nie tylko zresztą człowiek, a przede wszystkim państwa zawierają takie zobowiązania od jednego roku do dziesiątek lat. I jeszcze raz powiem, tutaj Polska nie jest niczym specjalnym, a jeżeli już mówimy o długu i zobowiązaniach Polski, to patrząc choćby na Europę, jesteśmy wśród tych państw, które relatywnie mają niski poziom długu. I to niektórym się może wydać trochę dziwne, ale rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w gronie tych państw, gdzie poziom zadłużenia Polski jest relatywnie niski. Ja się odniosę do tego roku, w którym jeszcze funkcjonujemy, nie mówię tutaj o roku przyszłym, ale w tym, w którym funkcjonujemy, i poziom długu będzie oscylował wokół 47%. Przy 60% przewidzianych w Konstytucji to jest relatywnie niski dług i też odniosę się do tych czasów, które gdzieś tam nasi przeciwnicy, oponenci polityczni dzisiaj to sami mówią o tym, bo że ten dług powstaje, to przypomnę, że za Platformy Obywatelskiej dług dotykał praktycznie poziomu 60%. To zresztą było podstawą, dla której Donald Tusk sięgnął po pieniądze z OFE. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego Donald Tusk zabrał te ponad 160 miliardów złotych z OFE, a no to, szanowni państwo, po to je zebrał, żeby nie przekroczyć magicznej bariery długu 60%, która jest określona sztywno w Konstytucji i doprowadziłoby to najprościej do sytuacji, w której z dnia na dzień państwo polskie nie mogłoby a obsługiwać swojego długu, czyli zobowiązań i wewnętrznych, i zewnętrznych, bo dług jest i wewnętrzny, i zewnętrzny, ale z drugiej strony też by nie mogło na przykład świadczyć wprost pewnych zobowiązań w stosunku do swoich obywateli, do grup zawodowych, które są w Polsce. Więc proszę sobie wyobrazić, że dochodziło do sytuacji, w której niektórzy, mówię tutaj przede wszystkim o sferze budżetowej, mogliby na przykład nie dostać wynagrodzeń. W większości się wydaje to sytuacją anormalną, niemożliwą, a jednak takie sytuacje istnieją i Donald Tusk gdzieś ocierał się o taki poziom, a wynikało to z kilku rzeczy. Przede wszystkim z racji tego, że nie potrafił generować dochodów do budżetu państwa, bo dług jest rzeczą w dzisiejszej świecie, w dzisiejszej cywilizacji i sposobie uprawiania polityki gospodarczej. Nie mówię tutaj o polityce jako zjawisku wpływu, tylko polityce gospodarczej jest naturalną rzeczą. I my, jeszcze raz powtórzę, proszę państwa, ten dług mamy mniej więcej na takim poziomie. Nie chcę tutaj mówić o długach w Unii Europejskiej, bo my jesteśmy często mówieni, że powinniśmy mieć jak najniższy dług. No to wspomnę państwu, że dzisiaj Francja ma chyba około 116% długu w stosunku do swojego PKB.
Nie mówię tutaj o Portugalii, Hiszpanii, a chyba już takim największym, najbardziej flagowym przykładem jest Grecja, która ma ponad 160% PKB, długu w stosunku do PKB. My ten dług cały czas obniżamy, ale i pan zada pytanie, to jak to się dzieje, że z jednej strony wydajecie tyle pieniędzy, bo wszystkie programy społeczne, programy związane choćby z wojskiem, generują wielkie wydatki. I to jest bardzo słuszne pytanie i dobre, w dobrą stronę idące. A to, szanowni państwo, wynika to z tego, że polska gospodarka w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi, bardzo szybko przyspieszyła. I podam kolejną daną. Poziom PKB polskiego 8 lat temu to było nieco ponad 1 500 miliardów złotych. Dzisiaj przekroczyliśmy, proszę państwa, dwukrotnie tą wartość. Przyrost po prostu siły polskiej gospodarki w ostatnich 8 latach, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jest bardzo duża. I z tego tytułu również mamy możliwość dzielenia się tymi pieniędzmi, a tak naprawdę oddawania ich obywatelom, bo obywatele wypracowują te pieniądze, pracując w takich czy innych firmach, wykonując takie czy inne zajęcia, a my doprowadziliśmy do sytuacji, w której te pieniądze po prostu nie są wykradane z polskiego budżetu państwa. Bo te pieniądze też wpływały, za platformy też wpływały, proszę państwa, w dużej mierze do budżetu, ale one były albo wykradzione, albo był stworzony system taki, który doprowadzał do tego, że w ogóle całkowicie część szczególnie potężnych koncernów nie wpłacała tych pieniędzy do budżetu państwa, tym samym wyprowadzała je poza sferę budżetu państwa, a państwo jest od tego, że jeżeli chce świadczyć jakiekolwiek usługi, musi się posiłkować pieniądzem. Jeżeli ktoś będzie chciał wierzyć, że będzie istniało państwo silne, które będzie mogło wspierać swojego obywatela, a nie będziemy płacić podatków, to śmiem twierdzić, że jest człowiekiem, który jest nierozsądny, żeby tego nie nazywać mocniej, choć ciśnie się dużo mocniejsze słowo na usta, jest skrajnie nierozsądny i dziwię się nieraz takim osobom, które wychodzą i powiadają, że w Polsce powinniśmy praktycznie w ogóle podatków nie płacić, a powinniśmy mieć na wszystko. No, Polska to jest jednak kraj na ziemi, a nie raj. Więc my powinniśmy rozróżniać te dwie rzeczy, czy wyobrażenie często nie pokryć te w żaden sposób rzeczywistości, a z drugiej strony realia życia codziennego każdego z państw. Co do wydatków, pan mówi o Korei, o wydatkach Korei. Te wydatki są przewidziane, szanowni państwo, w wieloletnim programie finansowym obsługi długu. My mamy taki program. Zresztą jesteśmy zobligowani tym nie tylko przepisami polskiego prawa, ale również europejskiego, tak naprawdę również Banku Światowego, bo Bank Światowy wymaga od państw takiej formuły wprowadzenia takich narzędzi, bo jasno trzeba powiedzieć, większość państw cywilizowanych, szanowni państwo, chodzą na bardzo podobnych zasadach i one nie są jakoś specjalnie wymyślane dla jednego. Dlatego też i poziom obsługi długu jest cały czas poziomem bezpiecznym, ale z drugiej strony też mamy świadomość, że poziom zaciąganych zobowiązań jest dużo większy z racji tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. I my jako partia rządząca mamy bardzo, powiedziałbym wręcz bardzo prosty program wyborczy. On oscyluje wokół rodziny, która jest kręgosłupem wszystkiego i fundamentem dla państwa, a z drugiej strony elementu bezpieczeństwa. Również niestety w ostatnim czasie tego bezpieczeństwa militarnego, fizycznego, to co do niedawna nas niespecjalnie może interesowało, było to bezpieczeństwo socjalne, gospodarcze, zapewnienie wielu miejsc pracy w Polsce. Przypomnę, mamy najniższe bezrobocie wśród dużych gospodarek Europy i największy wzrost gospodarczy. I z tego się też powinniśmy cieszyć, być dumni, a z drugiej strony to powinno nas napędzać mocno do pracy. Więc to powoduje, że sytuacja COVID-u, w którym wprowadziliśmy ponad 250 miliardów złotych do polskiego biznesu. I to też rzecz ciekawa, bo Prawo i Sprawiedliwość zawsze było przedstawiane jako taka formacja antyrynkowa. To mogę dyskutować z każdym, również ekonomistą w Polsce i z każdym politykiem, z każdym obywatelem, bo jestem w stanie udowodnić, że żadna, ale to żadna grupa polityczna od 90 roku, a wcześniej również PZPR, nie wprowadził takiej ilości pieniędzy dla polskiego biznesu. Gdybyśmy tego nie wprowadzili, też nie pożyczyli w pewien sposób tych pieniędzy. Mielibyśmy dzisiaj kilka milionów miejsc osób bez pracy i setki tysięcy pracodawców
skończyłaby swoją działalność. Ja zawsze powtarzam pracodawcom, zresztą mam wielu przyjaciół, którzy są pracodawcami, ktoś, kto jest pracobiorcą, o godzinie 16 najwyżej od was wyjdzie i straci pracę, ale wy zostaniecie z kredytami, leasingami, z majątkiem, którego nie potraficie obsłużyć i zostaniecie zrujnowani bardzo często na całe życie, nawet wasze dzieci. I ci, którzy tak stoją i często krzyczą z pozycji biznesu, mówiąc, że no PiS im robi krzywdę, ja bym prosił o taką refleksję i zastanowienie, jak właśnie się PiS zachował w sytuacji COVID-u, pompując te ponad 250 miliardów złotych do polskiej gospodarki, do polskich przedsiębiorców. Bo pomóc z jednej strony oczywiście całemu państwu, ale pomógł setkom tysięcy polskich przedsiębiorstw, żeby przetrwały. Bo naprawdę ci, co mają dużo, najczęściej więcej tracą i też działają na dużo większej skali ryzyka. I większość z tych ludzi nigdy w życiu nie mogłaby się realnie odbudować. I chciałbym, żeby też wielu się nad tym zastanowiło, bo z jednej strony te osoby sobie zdają z tego sprawę, ale z drugiej strony próbują to całkowicie pomniejszyć jako rolę państwa i to państwo zadziałało w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządzi w sposób taki bardzo jednoznaczny i stało się państwem również opiekuńczym dla polskiego biznesu, czy przede wszystkim dla polskiego biznesu w przypadku COVID-u. A w przypadku wojny na Ukrainie, no to już jest racja stanu nas wszystkich, począwszy od tych, którzy są pracodawcami i pracobiorcami, bo dotyczy każdego z nas. Tutaj się pojawiają zarzuty, prawda, że w czasie pandemii ta pomoc publiczna nie była dystrybuowana sprawiedliwie, równo wiele przedsiębiorstw zostało bez tej pomocy. Jak by się pan do tego odniósł? Mówi pan co, no, dotykamy tak naprawdę materii ponad miliona przedsiębiorstw, które czy tam biznesów mniejszych, większych, które w Polsce funkcjonowały i funkcjonują. My przyjęliśmy zasadę pomocy natychmiastowej. Oczywiście moglibyśmy zrobić to, co część państw Zachodu chciała robić, a więc analizowała przez pierwszy rok, czy nawet dłużej tą sytuację. Skończyło się w konsekwencji tym, że wiele państw Europy Zachodniej w ogóle nie udzieliło tak szerokiego wsparcia swoim przedsiębiorstwom. My przyjęliśmy zasady pomocy tym obszarom, tym gałęziom gospodarki, które zostały szybko zdiagnozowane jako te, które zostały najbardziej poszkodowane. I trudno mi się odnosić do poszczególnych sytuacji, do jednego człowieka, który rozpoczyna biznes, do drugiego, bo nie posiadam takiej wiedzy. Bardzo często mają pretensje tacy, którzy rozpoczynali na przykład swoją działalność gospodarczą, bo ja z wieloma takimi osobami się spotkałem, no ale musieliśmy przyjąć pewną zasadę, że jednak analizujemy wstecz pewną historię firmy do tego, żeby mieć świadomość, czy pomagamy, czy też dajemy całkowicie za darmo komuś pieniądze, bo to też nie chodzi o to, żeby rozdawać te pieniądze i w prosty sposób dotować, bo jednak działalność gospodarcza opiera się przede wszystkim na zasadzie ryzyka i to każdy z nas powinien to pamiętać, nie tylko ci, którzy czytają kodeks handlowy od czasu do czasu, ale każdy człowiek pracujący, czy to w firmie, czy prowadzący swoją firmę. To powoduje, że szanowni państwo, reasumując tą całą sytuację, transferowaliśmy bardzo duże pieniądze do polskiej gospodarki, ale mogliśmy to zrobić tylko i wyłącznie dlatego, że potrafiliśmy uzdrowić polskie finanse publiczne, że dziesiątki miliardów złotych, to jest mniej więcej około 50-60 miliardów złotych rocznie, potrafiliśmy zatrzymać dla Polaków i dlatego mogliśmy je dać. Bo gdybyśmy ich nie mieli, gdybyśmy trwali w takim marazmie, który przedstawił nam Donald Tusk, nie byłoby możliwości dania tych pieniędzy. I Donald Tusk by nie dał tych pieniędzy, bo nie miałby skąd. I to jest zdanie akurat prawdziwe. I bez względu na to, czy ktoś go lubi, czy nie lubi, ja nie przepadam za Donaldem Tuskiem, a przede wszystkim za jego polityką, to wiem bardzo dobrze, że licząc po prostu, minister Rostowski, który mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie, on w tamtym czasie miał rację. Bo nie potrafił tych pieniędzy zebrać z rynku. Potrafili go oszukać, potrafili mu je ukraść, dlatego tych pieniędzy nie było. Więc szczęściem, w tym całym nieszczęściu okazało się, że przyszła ekipa rządząca taka, która potrafiła to poukładać i sprawność dzisiejsza państwa polskiego, przede wszystkim w sferze finansów, za który ja odpowiadam, jakoś tam funkcjonuję w parlamencie jako szef Komisji Finansów Publicznych, muszę państwu powiedzieć, że ta sprawność bardzo wzrosła. A państwo jest zarządzane podobnie jak wielka korporacja, jak przedsiębiorstwo. Im sprawniejsze przedsiębiorstwo, tym
silniejsze przedsiębiorstwo. Tak samo jest z państwem. Jak nie będzie silnego, sprawnego państwa, nie będzie silnej gospodarki, ludzie nie będą mogli liczyć realnie na wsparcie państw, bo na świecie mamy różne modele państw. Są takie, które są słabe z siebie, ale wtedy najczęściej każdy sobie rzepkę skrobie i każdy musi liczyć tylko i wyłącznie na siebie, ale to są z natury rzeczy państwa, które są słabsze ekonomicznie i żyjące w zupełnie innych realiach jak Polska. My jesteśmy państwem wśród tych, które są jednymi z bogatszych państw dzisiaj w ogóle na świecie i to może wydać się zabawne. Większość Polaków nie chce tego przyjąć do wiadomości, ale tak, my żyjemy w sferze i w takim obszarze gospodarczym, społecznym, który jest jednym z najzamożniejszych na świecie. Tutaj bez wątpienia jednym z sukcesów PiS-u podejścia do władzy było załatanie luki VAT-owskiej. To umożliwiło pojawienie się po prostu w polskiej gospodarce miliardów, dziesiątek miliardów złotych, które można było przeznaczyć na różne programy. Jaki pomysł ma teraz Prawo i Sprawiedliwość na podobny zastrzyk gotówki do polskiego budżetu? Tutaj prezes PiS właśnie podczas konferencji w Końskich wspomniał, że... Podobnego moim zdaniem nie będzie, w sensie wzrostu jakości, bo ja przypomnę Państwu, Prawo i Sprawiedliwość, Pan powiedział akurat o VAT-ie, choć VAT jest największym wpływem dla budżetu państwa, ale też nie jedynym. Część z nas pomija podatek, czy to dochodowy od osób fizycznych, czy prawny. Pomijamy również podatek akcyzowy, ale do tego za chwilę nawiążę. W momencie, kiedy PiS przejmował władzę po Platformie, byliśmy, proszę Państwa, na drugim miejscu od końca w Europie w zakresie pozyskiwania tego podatku. Mieliśmy największą dziurę VAT-owską od końca, tak najprościej mówiąc. Ponad 24%, prawie 25% polskich pieniędzy z VAT-u nie wpływało w ogóle do budżetu państwa. Czyli co czwarta polska złotówka była kradziona, bo to też trzeba nazywać pewne rzeczy po imieniu. Politycy nieraz owijają w bawełnę, a trzeba też sobie jasno powiedzieć, co czwarta złotówka w Polsce była z VAT-u kradziona. Dzisiaj możemy powiedzieć, że też jesteśmy drugim państwem, proszę Państwa, w zakresie luki VAT-owskiej, tylko szczęśliwie od początku. I dzisiaj ten poziom luki VAT-owskiej wynosi 4%. I jeżeli byśmy chcieli porównywać, czy jesteśmy w stanie aż tak mocno podnieść sprawność tego konkretnego rozwiązania, moim zdaniem nie, bo zawsze będzie występowała jakaś luka i moim zdaniem jesteśmy ją w stanie mniej więcej zbić o połowę, czyli o te kolejne 2 punkty procentowe, dochodząc do 2 punktów, ale nie ma gospodarki takiej, w której absolutnie każdy grosz z każdego podatku wpływa. To jest naiwne myślenie i moim zdaniem też szkodliwe, jeżeli ktoś przedstawia taką sytuację. Nie ma takich gospodarek, nawet w gospodarkach totalitarnych dyktatorzy nie są w stanie tego w taki sposób poukładać. Ale żeby była jasność, podatek VAT jest jednym z elementów dużym całego systemu. Jeżeli on wpływał i podobną sytuację zrobiliśmy również z akcyzą. Podobną sytuację zrobiliśmy, Szanowni Państwo, na przykład w podatku od osób prawnych. Dzisiaj pochwalę się, bo tu trzeba się umieć chwalić też. Państwo polskie ma jeden z najniższych podatków CIT, czyli od osób prawnych w Europie. I co ciekawe, wzrost w zakresie tego CIT-u, czyli tak zwana baza podatkowa. Nie chcę tutaj, żeby ta rozmowa przybrała taki element bardziej specjalistycznej rozmowy, ale nie liczy się tylko wielkość tej dziury, ale też wielkość od czego? Od wielkości całego przedsięwzięcia, to się nazywa baza podatkowa w ekonomii, w podatkach, w systemie podatkowym. Jeżeli dzisiaj zobaczymy, że do polskiego budżetu wpływa, proszę Państwa, kilka razy więcej w zakresie CIT-u, ponad 300%, ponad 300, nie 30, nie 33, tylko ponad 300. I w innych podatkach też mamy więcej tych pieniędzy, więc naturalnie stworzyliśmy dużo większą bazę podatkową. Z tego się też bierze polskie PKB. A ja uważam, że najgorszą rzeczą dla ludzi uczciwie pracujących, uczciwych przedsiębiorców nie jest wcale żadne zagrożenie państwem. Niektórzy tak przedstawiają, że opresyjność państwa jest takim straszną rzeczą. Nie. Dla uczciwego przedsiębiorcy moim zdaniem największym przeciwnikiem, największym wrogiem jest przedsiębiorca, który robi to nieuczciwie, bo będzie zarówno posiadał w swoich rękach cały instrument prawny i wszystkie narzędzia prawne, które uczciwy posiada, ale też okradając tego drugiego, zawsze ten uczciwy na końcu przegra.
Więc my jako politycy, a ja jako Andrzej Kosztowniak, jako polityk uważam, że powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji. Ja pracuję po to, aby doprowadzić, żeby ci wszyscy ludzie prowadzący biznes mieli jak najuczciwszą szansę gry na podobnym rynku. Bo jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś, nie wiem, w obszarze sprzedaży paliw, jeden płacił VAT, a drugi go nie płacił. Jeżeli ktoś nie płacił w ogóle akcyzy, a drugi płacił, to ten, który chciał pracować uczciwie nigdy w życiu, nie mógł, szanowni państwo, konkurować w dłuższej perspektywie z tym nieuczciwym. I to jest, odnosi się do każdego obszaru gospodarki. Polska gospodarka bardzo wzrosła i to jest powodem tego, że możemy dzisiaj te wszystkie programy społeczne, również wojskowe, móc obsłużyć w ogóle, a zaciągając zobowiązanie, b je obsługując. Tak samo jak w perspektywie 8 lat setki miliardów, które trafiły do samorządów. Ja muszę powiedzieć, że ja dzisiaj bardzo zazdroszczę moim kolegom samorządowcom. Sam się wywodzę z samorządu przecież. Byłem 2 kadencje prezydentem Radomia i nigdy nie mogłem liczyć na takie wsparcie ze strony rządu. Dzisiaj moi koledzy, koleżanki od najmniejszego po największy samorząd dostają dziesiątki, często setki milionów złotych, a w przypadku tych największych miast polskich grube setki milionów złotych wsparcia od państwa polskiego. Dlaczego? Dlatego, że zwiększyliśmy właśnie gospodarkę i nauczyliśmy się umiejętnie ściągać te podatki i nie okradać jeden drugiego. Największym przeciwnikiem, jeszcze raz powiem, uczciwie pracującego człowieka w biznesie, moim zdaniem, jest ktoś, kto robi to w sposób nieuczciwy i może konkurować na tym samym rynku. Będzie zawsze ten uczciwy na przegranej pozycji. Państwo jest od tego, silne państwo, o którym my mówimy, żeby wam jako przedsiębiorcom, szanowni słuchacze, tworzyć taką możliwość, żebyście mogli konkurować nie na zasadzie kto kogo, brzydko mówiąc, wykręci, kto kogo okradnie, tylko żebyście konkurowali swoją pracą, intelektem, kreatywnością, bo na tym możemy zbudować prawdziwą bazę. Już nie mówię tutaj o sytuacji, gdzie musicie konkurować bardzo często z rynkiem zewnętrznym, bo europejskim czy światowym, bo tam takich sytuacji może na przykład nie być i jesteście z automatu na przegranej sytuacji. Ale ciągle nie wiemy, jakie mają być te nowe źródła gospodarczego wzrostu, o których mówił Jarosław Kaczyński. One zostały bardzo jasno określone. To jest cały czas przy utrzymywaniu poziomu bardzo wysokiego zatrudnienia i my robimy naprawdę wszystko. Zresztą te 200, ponad 250 miliardów, o których powiedziałem, to było zrobione w sposób bardzo, bardzo przemyślany. Po to daliśmy polskiemu biznesowi te pieniądze, żeby on utrzymał miejsca pracy, bo łatwiej jest przejść, powiem tak, łatwiej jest przejść przeziębienie, jak kogoś wskrzesić. I to dokładnie jest tak samo z przedsiębiorstwami, nie tylko z nami jako ludzkimi organizmami, ale tak jest tak samo z przedsiębiorstwem. Z drugiej strony to jest stworzenie pewnych gałęzi gospodarki, w której Polacy mogą skutecznie konkurować na świecie, które gdzieś tam tworzymy, pewne specjalności, specjalizacje. Chcemy je bardzo mocno obudować w oparciu o pewne nauki techniczne, matematyczne, bo Polacy mają potężny zasób. No, ktoś powie, ja jako wierzący powiem, że on pochodzi od Boga. My zdolności matematyczne, szanowni państwo, w Europie mamy jako jedni z najlepszych. Jest wiele słabszych państw, które posługują się naukami ścisłymi dużo gorzej jak my. I my musimy umieć z tego korzystać. Z tego się zresztą bierze siła polskich informatyków, programistów, ludzi, którzy zajmują się budowaniem sieci, utrzymywaniem ich na całym świecie. Z tego się biorą potężne inwestycje z całego świata, nie wiem, Google'a, Apple'a, Microsoftu właśnie w Polsce. Dlatego w Polsce powstają w cudzysłowie doliny krzemowe europejskie w zakresie tych nowych technologii, dlatego że my dysponujemy taką populacją ludzi, którą potrafimy bardzo umiejętnie do tego przygotować. I sprawność, podnoszenie cały czas sprawności, efektywności naszej pracy, bo jeszcze w tym zakresie mamy możliwości. To jest a, kultura pracy, b, to jest dosprzętowienie, a więc cały proces automatyzacji również pracy. To są te elementy, które będą decydować i cały czas wspieranie rodziny, rodziny, rodziny. Polacy po rządach PiS-u muszą być przeświadczeni, że opłaca się posiadać potomstwo, bo potomstwo, szanowni państwo, będzie na nas pracowało, a nie z szacunkiem naprawdę do każdego, bo jestem człowiekiem darzącym każdego człowieka szacunkiem, ale uchodźcy ekonomiczni, migranci ekonomiczni ze środkowej Afryki, z części państw arabskich, z części azjatyckich,
nie przyjechali do Europy i nie przyjeżdżają do Europy i do Polski również nie będą przyjeżdżać po to, żeby pracować, to ci ludzie oczekują tego, że ci Europejczycy będą ich utrzymywać. I mamy dzisiaj świetne tego przykłady w całej Europie. Ja się dziwię nieraz, że osoby, które dużo podróżują po Europie, a wielu Polaków bardzo już dużo podróżuje po Europie, w ogóle po świecie, widząc to tam na co dzień, przyznając tam rację, przyjeżdżając do Polski, dlatego że mogą lubić albo nie lubić, nie wiem, PiSu, jakiegoś polityka PiSu, całkowicie zaprzeczają rzeczywistości. Tam to ganią, przyjeżdżają do Polski, mówią, no ale PiS jest zły, bo chce zatrzymać to dla Polaków. PiS przede wszystkim chce zatrzymać to dla Polaków i dla ludzi, którzy przyjadą i przyjmą nasz sposób myślenia, wartościowania, również pracy, szacunku do pracy, a nie położenia się na ulicy i zażądania jedzenia, ubrania, telefonu i Bóg wie tam czego jeszcze, a na koniec mieszkania i żeby ktoś za niego żył. No tak prosto też w Europie nie ma, nawet w tych najbogatszych państwach Europy, ale niektórzy Europejczycy idą jak na rozbicie głową, patrz Niemcy. No, ostatnie dni przyniosły rozwiązanie, w którym sami Niemcy już zaczynają dochodzić do wniosku, że rodzina, w której pracuje dwie osoby i ma dwoje dzieci, przy pensji minimalnej w Niemczech nie opłaca się pracować tym dwójce ludzi, bo oni są w stanie więcej dostać w zakresie pomocy socjalnej. No to jest rzeczywiście coś, co jest anormalne. Nie możemy nigdy tworzyć takiego systemu, w którym człowiek pracujący będzie karany za to, że pracuje. A Europa Zachodnia, szczególnie Europa ta najbogatsza, stara zachodnia Europa, doszła do takiego momentu, w którym wydaje się, że to jest niemożliwe, tak kuriozalne, tak głupie, a jednak stworzono taki system, czy tworzy się taki system. My chcemy pracy i współpracy, jesteśmy narodem od ponad 1000 lat, bo ponad 1000 lat Polska istnieje, który był zawsze bardzo otwartym narodem na wiele kultur. Zresztą nie bez powodu Polska się łączyła z innymi królestwami, księstwami jako korony. Nie bez kozery w Polsce były olbrzymie mniejszości, mniejszość żydowska, która w Europie występowała właśnie w Polsce jako jedna z największych. Mająca się świetnie ponad setki lat, prawie 1000 lat Żydzi z nami mieszkają na terenie Polski. Zresztą ja mówię, że to są osoby pochodzenia powiedzmy żydowskiego, ale to są Polacy, którzy od wielu pokoleń mieszkają w Polsce i są Polakami. I dlatego byliśmy i jesteśmy narodem otwartym i ci ludzie przybywali do nas i się tutaj dobrze czuli. Byliśmy zawsze narodem wielokulturowym też. Nie dlatego, że byliśmy ludźmi zamkniętymi na drugiego człowieka i chcieliśmy im krzywdę robić. Dlatego to powstawał taki kraj z taką kulturą, że Polacy zawsze byli otwarci na innych ludzi. I my jesteśmy otwarci. PiS jest bardzo otwarty na innych ludzi. Tylko też oczekujemy tego, że ci, którzy przychodzą do tego grona ludzi, którzy od ponad 1000 lat są w tym miejscu i utrzymują swoją kulturę, budują ją i nie ją zaakceptują i będą żyć łącznie z nami wedle tych zasad. Nie wedle zasad, które zostaną za chwilę narzucane jeden drugiemu. To jest aż tyle i tylko tyle. No, ale chcemy państwa takiego, które jest w dużej mierze oparte właśnie o rodzinę. Bo nie ma gospodarek, i to pokazały już współczesne państwa, że nie ma gospodarek opartych tylko i wyłącznie o technologie i maszyny. Wbrew pozorom ludzie są potrzebni zarówno do wytwarzania, ale i do nabywania dóbr. Bo gospodarka jest tyle warta, ile można sprzedać. Każdy, kto produkuje buty, spodnie, nie wiem, koszule, cokolwiek tam, telefon, no może sprzedawać tyle tego, ilu jest chętnych do kupienia tego. No, nikt nie kupuje 100 jednostek czegoś w momencie, kiedy wie, że nigdy w życiu z tego nie skorzysta. Musi być człowiek do kupowania, najprościej mówiąc. Więc my mamy taki pogląd, zresztą my tego nigdy nie kryliśmy, zawsze PiS, dla PiS-u i zresztą PC wcześniej, Porozumienia Centrum, fundamentem państwa i również narodu, bo to gdzieś jest utożsamiane jedno z drugim w przypadku nas, bo my widzimy bardzo mocny związek między państwem i elementem też narodowym, opartym o rodzinę. Rodzina ma być fundamentem wszystkiego i najważniejszym filarem. Wokół tego musimy budować
naszą państwowość, naszą narodowość, naszą rodzinę przede wszystkim, bo siłą tego wszystkiego jesteśmy my. Nikt nam tej siły nie stworzy, jak sobie jej nie wypracujemy sami. No, wspomniał Pan tutaj o tej kwestii migracji, migracji ekonomicznej. Czy nie jest tak, że w ostatnich latach liczba imigrantów w Polsce znacznie wzrosła i to nie tylko z kierunku ukraińskiego, wiadomo, tutaj to po 2014 roku bardzo liczba przybyszy z Ukrainy bardzo wzrastała, po 2022 roku w oczywisty sposób liczba uchodźców u nas znacznie podniosła liczbę Ukraińców w Polsce. Ale to są także migranci z kierunków takich jak Filipiny, jak Uzbekistan, kierunków azjatyckich, afrykańskich i widzimy, że to cały czas rośnie, tak? I w momencie, kiedy państwo polskie będzie się rozwijało, tak będzie, bo to jest tendencja ogólnoświatowa. Zawsze ciągną słabsi do silniejszych i tam, gdzie łatwiej się żyje, ci słabsi z tych biedniejszych państw będą ciągnąć. To jest trochę kazus Polski lat 70. i początku 80., gdzie wielu Polaków jeździło do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec, w różne miejsca na ziemi po to, żeby zarabiać na chleb. I wokół nas okazuje się, że państwo polskie 2023 roku jest dużo zamożniejsze jak wiele innych państw na ziemi. I to jest proces globalny, który będzie narastał, więc z jednej strony im będziemy bogatsi, bezpieczniejsi również, tym chętnych do przyjechania do nas będzie więcej. Proces nieodwracalny, ale czym się różni to od tego, co jest proponowane w Europie Zachodniej i tym, co my proponujemy? Prawo i Sprawiedliwość nie zamyka się na tych, którzy przyjeżdżają do Polski i chcą pracować, ale na podstawie ważnego wjazdu, czy to nazywamy kartą, pozwoleniem, paszportem, kto jakby sobie to nazywał, na zasadach, które wyznaczają Polacy, jako administracja tego państwa, jako obywatele tego państwa, w zgodzie z tak zwanymi elitami politycznymi, które zostały w danym momencie wybrane i przedstawiają taką formułę jako element właśnie polityki państwa, to co mówią i co robią, bo w konsekwencji najistotniejsze jest tak naprawdę to, co się robi. I dzięki Bogu PiS ma dzisiaj moim zdaniem największy walor, który nie posiada żadna inna partia w Polsce. Żadna. Posiada walor wiarygodności, bo dzisiaj to, co by nie powiedział, proszę Państwa, Donald Tusk, choćby zaklinał rzeczywistość w każdy sposób, my dostaliśmy dziesiątki, jak nie setki dowodów na to, że Donald Tusk po prostu mija się z prawdą. Więc uwierzenie facetowi, który regularnie od lat mijał się z prawdą i robił, co robił, no, wydaje mi się, że tylko człowiek nierozsądny jest w stanie mu uwierzyć, bo rozumiem, ktoś może się raz pomylić, drugi raz nawet oszukać, ale jeżeli to oszustwo trwa permanentnie, dziesiątki razy, w bardzo wielu obszarach, bo nie dotyczy to obszaru tylko gospodarczego, ale wielu innych obszarach, to też nie wyobrażam sobie człowieka rozsądnie myślącego, żeby mógł dokonać wyboru Donalda Tuska. To jest mój sposób myślenia. Podobna sytuacja jest dzisiaj z PSL-em, która również zaklina rzeczywistość, a wielokrotnie, kiedy rządziła, bo rządzi od dziesiątek lat w Polsce, w różnych konfiguracjach, też się mijała z prawdą. No to, co robiła choćby z Platformą, gdzie pamiętamy te ostatnie lata, nie wracając się nawet do rządów z SLD, to pokazuje, że ci ludzie co innego mówili, deklarowali, co innego robili. Pytanie, czy nowe formacje, które dzisiaj powstają, możemy im w 100% zaufać? Nie, bo mogą się zachować i uczciwie, i nieuczciwie. Więc, bo jeszcze raz powiem, od demagogii często w kampanii wyborczej do prawdziwych później działań jest bardzo często daleko, bo są uwarunkowania w państwie, których nie da się przeskoczyć, bo jakiś pan albo pani, która głośno krzyczy na jakiejś z mównicy, na ulicy, na wiecu wyborczym mówi, my tu wszystko zmienimy, będzie wszystko inaczej, bo ja to tak zmienię. Nie, to świadczy o tym, że te osoby albo nie posiadają wiedzy, albo posiadają złą wolę, wmawiając to osobom, bo my funkcjonujemy w pewnym rygorze prawnym, rygorze międzynarodowym i tego nie da się tak po prostu zmienić wszystkiego i powiedzieć, bo ja tak dzisiaj powiedziałem, tak będzie. To jest pewna droga ewolucji. I tak naprawdę tylko Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj na polskiej scenie politycznej rzeczywiście ma ten walor wiarygodności. Akurat się tak historia poukładała.
Możemy się oszukiwać, nie oszukiwać, ale tak po prostu jest. Walor wiarygodności jest dzisiaj przypisany do Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawo i Sprawiedliwość do tego, czego się obligowało, to robiło. Więc z jednej strony to cieszy, ale z drugiej strony trzeba mieć, szanowni państwo, świadomość tego, że obok PiS-u są inne formacje, które zachowują się zupełnie inaczej. I jeszcze raz powiem, wielokrotnie mijając się z prawdą. I większość państwa wie bardzo dobrze o tym. To nie jest jakaś rzecz odkrywcza. Ja tego nie mówię czegoś w kategoriach jakiejś wiedzy tajemnej. Każdy z nas ma internet, każdy z nas może oglądać telewizję, każdy z nas może odtworzyć większość wypowiedzi dzisiaj polityków z ostatnich 15 lat, tak naprawdę włączając, nie wiem, komputer czy komórkę, możemy to odtworzyć, mając tylko dostęp do internetu. Większość tych wypowiedzi jest po prostu od tak, od zaraz do zapoznania się z nimi. I śmiem twierdzić, że to właśnie dzisiaj PiS ma tylko i wyłącznie ten walor, który został sprawdzony i jest prawdziwy. Więc ja gorąco proszę o to, żeby w tych bardzo niełatwych czasach jednak państwo podejmowali racjonalne decyzje, ufając tym, którzy potrafili właśnie zmienić system gospodarczy w tym sensie, że potrafiliśmy zatrzymać te pieniądze, że potrafiliśmy te pieniądze przekazać Polakom. Nie przekazaliśmy tych pieniędzy tylko jakiejś bardzo wąskiej grupie osób, bo i wspieramy dzisiaj 800+, zarówno najbiedniejszych Polaków, jak i miliarderów. Wspieramy dzisiaj polski biznes, bo była taka konieczność i mamy świadomość odpowiedzialności, która przed nami stała. Wspieramy dzisiaj, robimy wszystko, żeby odbudować choćby polską armię, która za czasów Donalda Tuska po wschodniej części Polski, mówię tu o jednostkach wojskowych, została zlikwidowana. Zresztą uważam, że akurat za to powinien Donald Tusk stanąć przed Trybunałem Stanu. Są dwie rzeczy, za które Donald Tusk moim zdaniem powinien stać przed Trybunałem Stanu. To jest jedna rzecz, to jest OFA, a druga rzecz to jest właśnie choćby ten element związany z jednostkami wojskowymi i całą sferą obronności. Bo udawanie, że nie ma po stronie wschodniej państwa agresywnego, gdzie miał świadomość ten człowiek, że przyjaciele są po stronie zachodniej od czasu, kiedy weszliśmy do NATO, to przedefiniowaliśmy w ogóle system bezpieczeństwa. No i od strony wschodniej połowa Polski do Wisły staje się bezbronna. Tak, uważam, że za to na przykład Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Przynajmniej za te dwie rzeczy. Ale czy wszystko się PiS-owi udało od tego 2015 nie, roku? Mamy program Mieszkanie Plus, oczywiście, mamy że nie, podatek cyfrowy, prawda? Pan, Polski Ład, który też pan, chyba nie do końca był sukcesem. Z Polskim Ładem powiem tak, ja jeszcze proszę gorąco szczególnie prawników, ekonomistów, księgowych do tego, żeby dokonali, odłożyli jeszcze ocenę Polskiego Ładu jako pewnego elementu prowadzenia naszych firm w Polsce jeszcze na pewien czas, bo skutki Polskiego Ładu na początku zaistniały jako pewien element, jak to niektórzy mogą powiedzieć, zamieszania. Ale skutki są też odroczone w czasie. Jestem przekonany, że one są też pozytywne. Elementem Polskiego Ładu jest, nie wiem, kwota wolna od podatku na poziomie 30 tysięcy złotych. Czy ktoś będzie protestował w momencie, kiedy Platforma miała 3 tysiące? No podnieśliśmy, proszę państwa, patrząc na wszystkie chyba państwa, które ja znam, w sposób spektakularny, chyba najwyższy, jaki był w historii, bo państwa oczywiście podnoszą z racji siły swojej waluty, siły gospodarczej, i mają różnie ustalony ten próg choćby kwoty wolnej od podatku. Ale proszę państwa, to był element również Polskiego Ładu. Czy elementem Polskiego Ładu negatywnym było to, że polscy młodzi pracownicy do 26 roku życia w ogóle nie płacą podatku? To był jeden z powodów, dla których wy, przepraszam, bo mówię tutaj, rozmawiam z panem redaktorem, który jest młodym człowiekiem. Szanowni państwo, i tu zwracam się do was, tych młodych osób. To był też jeden z elementów, dla których podjęliście decyzję, że zostajecie w Polsce, bo w wielu innych państwach Europy czy świata niektórzy mówią wam, że ten system jest dużo prostszy, łatwiejszy, co też nie jest do końca prawdą, bo to w zależności od państwa możemy zapłacić mniejszy podatek jeden, ale na przykład zapłacimy dużo większą składkę ubezpieczeniową czy zdrowotną i system podatkowy trzeba rozpatrywać kompleksowo, a nie tylko wyciągając sobie poszczególne elemenciki, bo to trochę tak jak z puzzlami. No.
piękny obraz będzie pięknym obrazem w momencie, kiedy będzie cały i on będzie wtedy do analizy, ale jeżeli będzie, wyciągniemy tylko jednego puzzla, który może nam się najbardziej podobać z tego obrazu i będzie już wtedy przepiękny, naszym zdaniem, nie znaczy, że w całości wygląda dokładnie tak samo, więc system podatkowy jest bardzo złożoną kwestią, więc ja co do oceny samego systemu podatkowego, ja bym jeszcze zaczekał, czy no, wielu będzie dzisiaj ganiło to, że podatek VAT mamy szybciej zwracany, czy cyfryzacja, która była elementem Polskiego Ładu w przedsiębiorstwach, również w systemie podatkowym jest czymś złym, czy JPK jest czymś złym, czy za chwilę rozwiązania, które będą wchodzić, mam nadzieję, w kolejnej kadencji, które ustawią Polskę w totalnym topie światowym w ogóle, w sensie zarządzania finansami, mówię o cyfryzacji, informatyzacji jako takim, gdzie my tak naprawdę większość naszych decyzji będziemy znali online. Ale tu nie chcę zdradzać, bo to jest premier od tego, minister przyszły finansów, żeby mówił o tych rozwiązaniach, które będą sytuować Polskę naprawdę w najściślejszej elicie światowych gospodarek. To będzie powodowało, że ci, co uczciwie pracują, będą mniej poświęcać, ewidentnie mniej poświęcać na analizę tego, co się dzieje w poszczególnych urzędach, a będą się te osoby zajmować kreatywnością tego, jak mają pracować w swoich firmach. Jak ktoś produkuje, nie wiem, drzwi w domu, to będzie się zajmował zastanawianiem nad tym, jak ma dopracować swój produkt. Jak ktoś się będzie zajmował innymi rzeczami, będzie się nad tym zastanawiał, a nie będzie się zastanawiał nad systemem podatkowym. Ja jestem przekonany, że w kolejnej kadencji będziemy w stanie go jeszcze uprościć i zdecydowanie bardziej scyfryzować. Zresztą w Radomiu rozpoczęliśmy budowę drugiego centrum przetwarzania danych Ministerstwa Finansów kwotą ponad 200 milionów złotych. Temu ma też służyć choćby ten obiekt. Więcej cyfryzacji, więcej online, więcej przedsiębiorca będzie również mógł się dowiedzieć na temat swoich kontrahentów i państwo też będzie jeszcze bardziej celowane na tych, którzy są przestępcami, a nie tych, którzy chcą uczciwie po prostu prowadzić biznes. Co do oceny tego systemu, każda zmiana przynosi perturbacje. Taka jest prawda. Tylko pewne rzeczy się też zmienia po to, żeby sobie poprawić byt. Jak się przeprowadzamy z mieszkania gorszego do lepszego, to też powoduje, że mamy perturbacje. Ale już jak zaczynamy funkcjonować w tym lepszym, to wtedy nam zaczynamy zapominać o tym, co było bolączką, a zaczynamy żyć tym, co jest lepsze. I jestem przekonany, że w przypadku polskiej gospodarki, która się dzisiaj naprawdę, szanowni państwo, genialnie rozwija. My zapominamy o tym, my mamy wyobrażenie, że inni mają tak cudownie, wspaniale. Naprawdę, patrząc na liczby, patrząc na to, jak wzrastamy, patrząc na sposób również wydawania pieniędzy przez polski biznes, na co wydaje, na jaki sposób inwestowania, w co inwestuje pieniądze, to pokazuje, że zaczynamy przechodzić w taki kolejny jakby etap rozwoju polskiej gospodarki, czyli wzrost kompetencji nas jako pracowników i wzrost kompetencji również technologii, którymi się posługujemy. Jestem przekonany, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło państwem polskim, będziemy dalej się mocno rozwijać. Panie pośle, i ostatnie pytanie, przejdziemy do spraw lokalnych. Co ma do zaoferowania Prawo i Sprawiedliwość, a w szczególności Andrzej Kosztowniak dla ziemi radomskiej? Ja przede wszystkim chciałbym, tu powiem o sobie, bo my jako Prawo i Sprawiedliwość Radomskie w pewnym momencie powiemy, co chcemy zrobić jako pewien element pracy dla Radomia. To będzie wypadkową tych rzeczy, które czyniliśmy do tej pory, jakie mamy też zamierzenia po tym, jak zostaną niejako przedstawione wszystkie aspekty ogólnopolskiego projektu kampanii wyborczej, bo tak chcemy pokazać pewnego planu, później my będziemy wchodzić jako ziemia radomska. Ja bez wątpienia, jeżeli dane będzie mi zostać posłem, w co głęboko wierzę i gorąco państwa proszę o poparcie, chciałbym się cały czas zajmować finansami, bo z wykształcenia jestem ekonomistą, finansistą i prawnikiem i to gdzieś mnie pochłaniało również w pracy prezydenta, bo ja wspólnie ze skarbnikiem zarządzaliśmy miastem. To nie tak, że tylko sam skarbnik zarządzał finansami, czego uważam, że dzisiaj jest akurat słabością naszego miasta, że pan skarbnik Sławomir Szlachetka nie ma takiego partnera w prezydencie. No ale okej,
tak została, taka decyzja została podjęta przez Radomian, trzeba ją uszanować. Bez wątpienia będę poświęcał bardzo mocno czas trasie S12. Jestem szefem zespołu do spraw budowy S12. Ruszył pierwszy przetarg S12 na naszej ziemi od granicy łódzkiego w stronę Wieniawy do Przysuchy. Teraz będzie ogłaszany kolejny przetarg. Szalenie ważny projekt dla mnie, największy w moim życiu jako polityka i mam tego świadomość, bo tak jak dla mnie lotnisko było bardzo ważne, tak jak w Radomiu bardzo były ważne infrastruktura drogowa, nie wiem, obwodnica południowa, tak jako dla mnie jako posła bardzo ważna była kolej, którą zbudowaliśmy jako PiS, to jestem przekonany, że S12 jako najprostsze połączenie Europy Wschodniej z Zachodniej, Wschodniej i Zachodniej Europy po granicach miasta Radomia będzie dla Radomia i ziemi radomskiej gigantycznym bodźcem do rozwoju, kołem zamachowym i pracuję nad tym. Moim zadaniem na tą kadencję było doprowadzenie do, to złe określenie, załatwienia pieniędzy na budowę tej trasy, ale zabezpieczyliśmy te pieniądze. I tu najniższe ukłony dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, dla ministra Adamczyka i dla prezesa Kaczyńskiego, którzy bardzo mnie wsparli w tym projekcie. Zresztą wszyscy mamy świadomość konieczności budowy tego korytarza. On jest o znaczeniu i geopolitycznym, i bardzo ważnym gospodarczym dla Polski, dla Europy. No i wbicie się w Via Carpatię, która dzisiaj nabrała jeszcze kolejnych rumieńców i przyspieszenia, czyli budowy, proszę państwa, najważniejszej drogi w Europie od północy do południa w tej części środkowo-wschodniej, od Litwy po Saloniki w Grecji, i S12 wbija się w Via Carpatię. Więc połączenia jednych z najważniejszych naprawdę systemów komunikacyjnych Europy. Chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, jeżeli analizujemy te obszary, w których są największe połączenia Europy, jak one się rozwijają, jak się rozwijają miasta, jak wyglądają miasta, do których jest łatwość dojazdu kolejowego, gdzie są lotniska. Ja tak naprawdę, szanowni państwo, realizuję swój projekt polityczny, który rozpocząłem w 2006 roku jako młody człowiek, zostając prezydentem Radomia. Ci, którzy mają możliwość dzisiaj sięgnięcia do mojej pierwszej ulotki jako wtedy kandydata na prezydenta Radomia, ja cały czas i cały czas my jako Prawo i Sprawiedliwość realizujemy tą strategię dla ziemi radomskiej. Chcemy to bardzo mocno rozwijać, chcemy wzmocnić, i tu zdradzę trochę tajemnicę naszą, no chcemy bardzo mocno wzmacniać cały czas wartość intelektualną. Myślę choćby tutaj o uniwersytecie, o wydziale medycznym, który no, powstał na naszej uczelni, na Uniwersytecie Radomskim. Dzięki staraniom naszym, Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej kpiono z tego, żartowano, różne rzeczy powtarzały różne osoby, mające zresztą też potężne wpływy, byli ministrami zdrowia, marszałkami Sejmu, premierami, a nie dokonali tego. Nam jako Prawo i Sprawiedliwości się to udało, ale będziemy walczyć cały czas o zrównoważony rozwój całej ziemi. Chcielibyśmy, aby Polski Ład jako program stał się po kilkudziesięciu latach tym programem, który będzie pamiętany jako spuścizna po Prawie i Sprawiedliwości, nie tylko jako to 500+ czy 800+. Chcemy doprowadzić do bardzo silnego rozwoju państwa polskiego, gospodarczego, tym samym również społecznego. To jest nasz cel na najbliższe lata i też nie kryjemy, że to są projekty, które nie będą w stanie być zrealizowane niektóre w 4 lata. I my prosimy dzisiaj może trochę przesadnie, ale jeszcze więcej czasu, bo projekty takie jak CPK, jak duże porty na Bałtyku, jak duże drogi, koleje, Via Carpatia, systemy bezpieczeństwa dla całej Europy, dla NATO, w którym my jako PiS celujemy, to nie są rzeczy, które damy radę zrobić w 4 lata. My część tych rzeczy rozpoczęliśmy, będziemy je kontynuować, ale ja mam świadomość tego, że tych największych projektów nie damy radę zrobić w 4 lata. Choćby wszyscy chcieli, to jest niemożliwe. Ale mamy plan zbudowania silnego europejskiego państwa opartego o silną gospodarkę, który nie będzie patrzeć tylko i wyłącznie na Europę Zachodnią jako krainę dobrobytu i szczęśliwości. Chcemy sami narzucać, bo też uważam w ogóle, że w geopolityce Europy w najbliższych kilkudziesięciu latach dojdzie do pewnego wychylenia
siły oddziaływania wschodniej Europy i środkowej. Na pewno Europa środkowo-wschodnia będzie odgrywała większą rolę. Będzie musiała do tego, żeby Unia Europejska istniała i wzrastała cały czas na rynku globalnym, musi dojść bardzo silna druga noga. Ta jedna zbudowana na zachodzie Europy i po północy i południu zachodniej części Europy, musimy doprowadzić do tego, żeby równie silną drugą nogą była Europa Środkowo-Wschodnia. Temu zresztą służył plan prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który, ja nie kryję, że do Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę to wizja rozwoju państwa polskiego i nazwijmy Europy, mnie zbliżyła wizja Lecha Kaczyńskiego. Ja dlatego trafiłem do PiS-u, bo to Lech Kaczyński mnie do PiS-u przekonał i sposób myślenia o państwie i w ogóle o geopolityce. I to miało miejsce i w jakim stopniu dzisiaj malutki choćby bo tą część staram się realizować, bo wiem jaki stosunek choćby prezydent Lech Kaczyński miał do Via Carpatii, do połączenia tych dróg wschodu i zachodu Europy, wzmocnienia całej tej części środkowo-wschodniej Europy, Trójmorza, który jest projektem, który żeby Europa dalej mogła się rozwijać, moim zdaniem, jako podmiot, który ma coś odgrywać w ogóle na świecie. W sferze gospodarczej, społecznej, naukowej również, musimy zaprzęgnąć do bardzo ciężkiej, silnej pracy całą Europę Środkowo-Wschodnią. Z tym, że ona się będzie rozwijać, bogacić, stanie się partnerem prawdziwym dla Europy Zachodniej, czy jest dzisiaj już w niektórych państwach partnerem, a Europa Zachodnia też musi nas w tym wspierać dla bardzo dobrze pojętego własnego interesu. Bo Europejczycy, ci zachodni muszą zrozumieć, że bogacenie się Europy i rozwój Europy Środkowo-Wschodniej jest również elementem bogacenia się ich. I my musimy przestawić myślenie w Europie po to, żeby się móc w ogóle obronić. Bo dzisiaj patrząc w ostatnich kilkudziesięciu lat z pewnej ekstraklasy światowej gospodarczej spadliśmy realnie do trzeciej ligi. Jeżeli będzie dalej tak to wyglądało, jak wygląda, to myślę, że za 5, 7, góra 10 lat będziemy taką trochę okręgową ligą. Przyrównując to do piłki nożnej, więc myślę, że żaden Europejczyk sobie, w tym Polacy, sobie tego nie życzą. Na pewno ja sobie tego nie życzę jako mieszkaniec Radomia, jako radomianin, jako też polityk, ale przede wszystkim jako Polak, no bo ja chcę żyć w dobrze zorganizowanym, bogatym kraju, w którym będę miał nadzieję na rozwój mojej rodziny, moich dzieci, moich daj Bóg kiedyś w życiu wnuków. Po to w dużej mierze pracujemy. Może to z jednej strony brzmi górnolotnie, ale z drugiej strony jest też nieprawdopodobnie przyziemne. Chcemy zapewnić kolejnym pokoleniom coś lepszego, co mieliśmy sami. I to każdy normalny człowiek uważam, że tak postępuje. Dziękuję panie pośle za rozmowę.